Witam Was z Pietruszej Woli, z pod mojego domu. Jest ostatni dzień maja i, jak zwykle, o tej porze roku przepięknie kwitnie. Łąka kwietna, założona dokładnie 7 lat temu na placu budowy, przy budowie domu, na surowej glinie. Tutaj była sama glina zepchana spychaczem. No i już po dwóch latach od wysiania powstała taka piękna łąka, która nie przestaje być piękna. Popatrzcie, ile kwiatów. Dominuje tutaj złocień, jest też bardzo dużo brodawnika i też dużo firletki. To jest ta różowa roślinka o takich postrzępionych kwiatach. Później jeszcze wyjdzie komonica, choć ona jeszcze pewnie za jakiś tydzień, dwa tygodnie zakwitnie. Jest też trochę wyki i trochę świeżbnicy. O tu mamy na przykład świeżbnicę wyki też, o tu jest na przykład wyka brudnożółta też z mojej mieszanki chciałem też szelężnik mniejszy, to jest nowa rzecz taki pasożytniczy, półpasożytniczy gatunek yy, który jest może trudniejszy do sprzedawania w mieszance, dlatego że y, traci siłę kiełkowanie dosyć szybko, trzeba go wysiać od razu w pierwszym roku po zbiorze, natomiast y, wsiałem go sobie, bo też jest cennym składnikiem łąk. Co ciekawe, jest to łąka, która jest koszona y, normalnie w terminie koszenia łąk kośnych, czyli pod koniec czerwca, a potem jest koszona jak trawnik. Czyli jakbyście tu przyszli w lipcu, to nie zobaczycie żadnych kwiatów, ja po prostu chodzę z kosiarką i co dwa tygodnie średnio tą łąkę koszę i dzięki temu yy, przez całe lato ta ruń łąki jest bardzo niska, jest dużo nowych siewek yy, i ona zawsze tak właśnie pięknie zakwita. Poza tym usuwanie właśnie nadmiaru biomasy też powoduje, że ona nie jest zbyt żyzna, nie jest zbyt wysoka. Popatrzcie, ona nawet... No miejscami nie jest po, powyżej kolan, jest taka do, do kolan, mniej więcej, ja jest a więc idealna. Jeszcze zapomniałem powiedzieć o jaskrach. Też tutaj są pojedyncze jaskry, tylko one teraz się gubią w tym morzu też żółtych brodawników. Piękny dzień. Pozdrawiam wszystkich.